Co zyskają ojcowie na wdrożeniu dyrektywy Work-Life Balance w Polsce? Dzisiaj ojcowie mają do dyspozycji urlop ojcowski, dwa tygodnie, 100% płatne, niestety wykorzystywany. Yy, niewiele w ponad 50% przez ojców. Myślę, że to jest trochę za niski wskaźnik, ale oprócz tego mają urlopy rodzicielskie, które, z których mogą korzystać. W zasadzie yy, para może się podzielić tym urlopem jak chce. Yy, ojcowie w Polsce korzystają tylko w 1% z urlopów yy, rodzicielskich. Co zmieni dyrektywa? Dyrektywa nada ojcom 9 tygodni dodatkowych go urlopu rodzicielskiego tylko dla nich w systemie nietransferowalnym, czyli nie jest to przymus, nie będziesz musiał korzystać z tego urlopu, ale będziesz mógł. Przy czym jeśli tego urlopu, z tego urlopu nie skorzystasz, to go stracisz. Druga rzecz bardzo ważna, to jest kwestia mm, indywidualnego prawa do urlopu i to jest e, z, zmienienie sposobu myślenia o prawach ojca. Indywidualne prawo do urlopu nadaje ojcom prawo do urlopu rodzicielskiego niezależnie od prawa matki. Dzisiaj jest tak, że jeśli mama nie ma prawa do urlopu rodzicielskiego, bo na przykład nie pracuje, ojciec tego prawa nie posiada. Dyrektywa zmienia te założenie, dlatego że. Wyraźnie w dyrektywie jest napisane, że musi być indywidualne prawo czyli nawet jeśli mama nie ma prawa do urlopu rodzicielskiego, ojciec ma prawo do czterech miesięcy urlopu rodzicielskiego, wynikającego z tego, że on jest również opiekunem. Podam taką analogię, żeby to lepiej zrozumieć urlop wypoczynkowy. Ty masz prawo do urlopu wypoczynkowego i twoja partnerka ma prawo do urlopu wypoczynkowego, i te prawa są niezależne. To, że twoja partnerka nie pracuje, z faktu, że ty pracujesz, wynika, że masz prawo do urlopu wypoczynkowego. I dokładnie ten sam mechanizm będzie działał w przypadku urlopów rodzicielskich czyli z faktu, że jestem rodzicem i pracuję zawodowo, wynika. Um, Mój przywilej, moje prawo do tego, że będę miał urlop rodzicielski. Dyrektywa Work-Life Balance musi być wdrożona do 2 sierpnia tego roku. Obecnie jesteśmy na etapie drugiego projektu ustawy. Rząd przedstawił drugi projekt. Jesteśmy po konsultacjach już społecznych. Czekamy na moment, kiedy ustawa trafi do parlamentu. Niestety jest jeszcze kilka kwestii, które trzeba w, w tym projekcie poprawić. Mam nadzieję, że będzie na to czas, zanim ustawa trafi do parlamentu. Czasu jest niewiele, bo zostało nam w zasadzie miesiąc, półtora miesiąca. Mamy nadzieję, że tutaj nie pojawią się żadne opóźnienia.